Witam Was Państwo bardzo serdecznie na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale też spóźnionej uroczystości mikołajowej. Szczególnie witam wszystkie dzieci, tych artystów i te dzieci, które siedzą na sali i te, które do nas nie przyszły, z Bordziówki Starej szczególnie. Serdecznie witam zaproszonych na dzisiejszą uroczystość gości. Dzisiejsza uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie dobra wola i finanse naszych sponsorów. Takimi sponsorami są pan Marian Tomkowicz, radny powiatu bialskiego, Bank Spółdzielczy w Leśnej Podlaskiej, pani Anna Bąkowska, pani Ania Laszuk, pani Agnieszka Sawczuk, pan Tomasz Bylina, pan wójt gminy Leśna Podlaska i przewodnicząca gminy Leśna Podlaska, czyli w mojej osobie, ja jako w dwóch dzisiaj funkcjach, prezesa Stowarzyszenia Otwarta Wieś i przewodnicząca Rady Gminy i radna z tej wsi. Dziś dzień szczególny. Obchodzimy święto babci i dziadka. Babcia i dziadek to słowa, które kojarzą się każdemu z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla naszych dużych i małych problemów. My to czujemy. Dlatego, dziękując, zapraszamy Was, drogie babcie i drodzy dziadkowie, na to, co najcieplejsze ze wszystkich świąt. Każda babcia kiedyś była malutką dziewczynką. Każdy dziadek z drzewa skakał i gonił za piłką. Chodzili do szkoły, potem dorastali. Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali. Wychowali swoje dzieci i nie koniec na tym. Los obdarzył ich kimś jeszcze, zaraz powiem o tym. Stoją tutaj wasze smyki, stremowane w swojej krasie. Dobrze dzisiaj się przyjrzyjcie, jakie cudne wnuki macie. Stoją grzecznie tu na scenie, w całej swej okazałości. Nie urosłyby tak pięknie bez waszej miłości. Dzisiaj jest dzień babci i święto dziadusia. O tym dniu pamięta każda mała wnusia. My wasi wnuczkowie również pamiętamy i swoim najbliższym życzenia składamy. Zdrowia, szczęścia i słodyczy babci, dziadkowi wnuczek dzisiaj życzę. W poniedziałek pomyślności, a we wtorek kosz radości. W środy, w czwartki, przez zmartwienia, niech i w piątki strapień nie ma. Na soboty i niedzielę życzę odpoczynku wiele. To nie koniec życzeń jeszcze, emerytury życzę Wam większej. Babcia i dziadek w zdrowiu długo żyli, aby uśmiechnąć nas mieli w każdej wolnej chwili. Niech Wam w życiu płynie miło, żeby lepiej długo się żyło. Żeby Wam trzask też ubyło. Życzymy Ci, babcie, żeby się czuła codziennie królowa i o nic Ci nie bolała głowa. A Tobie, dziadku, czego życzyć mamy, żebyś u babci miał tak jak u mamy. Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, tylko miękki fotel i coś do chrupania. A gdy już się spełnią nasze marzenia, gdy w domu już nie będzie nic do zrobienia. To wtedy się dziadkowi od święci ubierzecie i swoje babcie na spacer zabierzecie. A tak przy okazji zaproście też nas. Bo bardzo miły spędzać z wami czas! Ej, żono, jeszcze nie wstałaś? Krowy ryczą w oborze, nie słyszysz? Nic nie słyszę. Dałbyś mi którą trochę pospać. One ryczą, bo chcą jeszcze spać. Oj, kobieto, co ci się porobiło? Ty chyba się starzejesz. Ja? Się starzeję? Spójrz na siebie. Włosy masz siwe, twarz się pomarszczyła. A ty też się pomarszczyłaś. Spójrz w lustro. Dobre, dobre. Ja już wiem, że ty byś mnie z chęcią wymienił. Jak to wnuki mówią, na nowszy model. Oj, kobieto, co ty gadasz? Jaki nowszy model? Wymienić to ja bym chciał, ale traktor. Stefan, zostaw ten stołek, bo na stole stygnie roszołek. Czekaj, teraz nie mogę. Właśnie przykręcam mu nogę. A jak przykręcam, genio, nie myślę o jedzeniu. Wciąż tylko przybijam, przykręcam. To po co ja się poświęcam? Od rana stoję przy garnkach.
Dobra z siebie kucharka. Gotuję, smażę, solę, stawiam ciepłe na stole. Po to, żeby wystygło. Właśnie mi to już obrzydło. I po co te nerwy? Stefan, bo tak jest bez przerwy. Kiedy stawiam na stole talerze, on za robotę się bierze. Ani przedtem, ani potem. Raz, dwa i trzymaj ręce. Czekaj, tylko przykręcę. Szkoda tego rosołu, już siadam do stołu. A, ręce wytrzeć miałem. Odłóż ten ręcznik, bo wszystko wystygnie. Jeniu, co się stało? Wystygło? Nie, wyparowało. Słuchaj, Stefan, nie będziemy się sprzeczać. Dziś wnuki przychodzą. O, już biegną. A co ich tak rano niesie? Zapomniałeś? Dzisiaj jest nasze święto. Dzień babci i dziadka. Ciekawe, ile mnie to będzie kosztowało. Kochana babciu i drogi dziadku, z okazji waszego święta życzymy wam zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Zdrowie nam się przyda, o szczęściu już nie myślimy, a pieniędzy nam nie trzeba. Ja, jakbym miała za dużo pieniędzy, to bym sobie kupiła komórkę. A po co będziesz kupywać? Jak chcesz, to ci moją oddam. Jest już pusta, a drzewo wypalone. Ale z dziadku komórka to taki telefon, może być na kartę albo na abonament. Dobrze, dobrze. A teraz, kochane dzieci, poczęstujcie się ciastkami. Bardzo wam dziękujemy za życzenia i prezenty. Szczęśliwe dzieciństwo, radość, które zapewniacie swoim wnukom pod nieobecność rodziców, jest czymś najcenniejszym. Obok rodziców to wy zajmujecie najwięcej miejsca w tych małych sercach. Dajecie im to, co najcenniejsze. Siebie i waszą bezgraniczną miłość. Dlatego niech każdy, nawet najzwyklejszy dzień, będzie powodem do tego, by wam dziękować. Z okazji waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, radości, a także pociechy ze wszystkich wnuków. Wszystkiego dobrego. Niech wam zawsze świeci słońce.
niech wam sprzyja raz. Szczęść wam Boże w każdej porze w polu złoty kłos. Niech wam nie zabraknie chleba, niech wam będzie lżej. Z dala niech omija bieda, szczęść wam Boże, szczęść. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, a ją budzi przy dolinie pasterzy, co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, a ją budzi przy dolinie pasterzy, co